Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Hobby. Guten Morgen, guten Morgen, meine Damen und Herren. Jawohl. Słuchajcie, z tego względu, że mamy teraz taką porę roku, zbliża się zima. Na dworzu coraz chłodniej, temperatury w nocy miejscami zbliżają się do zera. Gdzieś tam nas ostatnio też widzowie informowali, że spadł śnieg. Zgadza się. W związku z tym no, przebywanie w terenie staje się mniej przyjemne, a również nocowanie w terenie staje się mniej przyjemne. Oczywiście, dlatego na przykład dzisiaj chcielibyśmy wam pokazać, zademonstrować śpiwór, którego ja używam. Myślałem, że Jacek sobie nie poradzi, ale... Słuchajcie, śpiwór przeszedł niejedno, przeze mnie był używany na moich wyjazdach, spania w hamaku, w namiocie, oczywiście wiadomo, gdzie od ziemi idzie największa wilgoć. Oczywiście, wiadomo, różne są śpiwory do przystosowania różnych temperatur plusowych, minusowych, a wiadomo, że jeżeli wybieramy się gdzieś nawet w góry i nocujemy, to chcemy wybrać najlepszy model. Tak jest. On gabarytowo mały nie jest, ale też nie jest wielki. Tak, gabarytowo nie jest za mały, zajmuje troszkę czasu. Ja na przykład go pakowałem do tego plecaka, który widzicie tu po mojej lewej stronie. On oczywiście wchodzi w tej formie jak ma Jacek, on wchodzi do tego plecaka. Oczywiście jego standardowo można sobie ściągnąć poprzez ściągacze, które tutaj są z każdej strony. Wiadomo, że nie za każdym razem też mamy czas, aby dobrze śpiwór złożyć. Tak jest. Zwłaszcza w trakcie gry terenowej inaczej sytuacja wygląda, kiedy bawimy się w turystykę. Natomiast on za to dość lekki. Tak, jest bardzo lekki. Jest bardzo lekki. Wymiary na przykład, które są, no to maksymalny wymiar całego tego śpiwora to jest 195 cm. Czyli słuchajcie, jest dosyć długi, natomiast waży troszeczkę ponad 1,5 kg, dokładnie 1,6. Przy czym myślę, że jeszcze można by go było tutaj ewentualnie spróbować skompresować troszeczkę bardziej, z tym, że niekoniecznie do przechowywania, tak? Natomiast do transportu jak najbardziej. Jak najbardziej. Kolor czarny ma niestety tą wadę, że brudzi się dosyć łatwo. Tak, tylko że najlepsze właśnie co jest, że on w środku jest niebieski. Kolor śpiworu jest niebiesko-czarny, jeżeli się nie mylę. Akurat pokrowiec jest czarny, ale tutaj dla ciekawostki z jednej ze stron mamy, że nasz śpiwór występuje w trzech kolorach. Jest to szary, niebieski i czarny. Tak jest. To są też takie łatki, które gdzieś tam możemy ewentualnie spróbować podkleić w momencie, w którym ucieknie nam jakaś iskra z ogniska czy cokolwiek innego, bo wiadomo, że w warunkach różnych się jest. No ale tak, zaczęliśmy mówić generalnie o parametrach, a nie powiedzieliśmy w ogóle co to jest. Fjord Nansen, producentem jest sprzętu tegoż Hamar XL, tak jest model. I co? I temperatura maksymalna, przy której możemy ten śpiwór mieć na sobie w momencie, w którym nocujemy w terenie, to jest 19 stopni plus 19 stopni. W momencie, w którym temperatura będzie wyższa, będzie nam już w środku za gorąco. Natomiast temperatura minimalna? Temperatura minimalna, w której możemy spać w terenie i nie będzie nam przeszkadzała przykładowo taka wilgoć, no to tutaj akurat producent podaje nam do minus 16. Czyli słuchajcie. Standardowo taka u nas pora, która występuje też w Polsce, bo u nas gdzieniegdzie takie temperatury dochodzą do minus 10, minus 15, to jeszcze możemy oczywiście spać, ale tak czy inaczej, no wiadomo, no nie wejdziemy, że tak to nazwę, w samych slipkach do tego śpiwora, chociaż można by było wziąć i spróbować. Bo tak czy inaczej, wiadomo, on się nie zamykamy się jak w kokonie, w całości, bo musimy oczywiście też oddychać. Mamy odsłoniętą głowę, więc tak czy inaczej lekkie powietrze wlatuje nam do środka. To zawsze standardowa odpowiedź, co jest bardziej potrzebne do życia, jedzenie czy picie? Najbardziej potrzebne do życia jest powietrze. Zgadza się. A tak
już tak naprawdę pół żartem, pół serio, słuchajcie. Ja myślę, że zbliżymy trochę. Zobaczycie w ogóle, jak on wygląda w takiej formie. Następnie oddalimy, Romek rozpakuje, prześpi się na stole, bo ma tam ciche dni z żoną, więc... Nie będzie to źle! Zapraszamy. Zapraszamy. Słuchajcie, on w pierwotnej formie oczywiście nie jest wykorzystana cała powierzchnia tego pokrowca. Widzicie, że tutaj jest zagięty, tutaj jest luz. Mianowicie ściąganie polega na tym, ściągamy sobie w ten sposób, tak samo w ten sposób popuszczamy każdą z naszych stron do samego końca. Oczywiście ściągamy nasze uprzęże. On jest jeszcze zabezpieczony tutaj sznurkiem ściągającym, który w tym momencie sobie też dopychamy nasz śpiwór. Otwieramy. Następnie, tak jak mówiliśmy, maksymalna temperatura plusowa to jest 19, minusowa to jest 16 stopni. Oczywiście tutaj mamy nasz rzep, zabezpieczamy, jeżeli jesteśmy już w środku, zabezpieczamy sobie zamek. Zamek jest od środka, oczywiście rozpinamy cały nasz śpiwór. Nie przekłada się na drugą stronę? A przekłada się, widzisz. Trochę techniki się człowiek gubi. I oczywiście, do samego końca on się nie rozpina. I to jest bardzo fajne, bo nie musimy później szukać i łączyć obydwóch elementów ze sobą. Słuchajcie, zamek nam się przekłada, tak jak mi Jacek podpowiedział. Możemy tu rozpiąć do samego końca, ale także możemy zrobić odwrotnie. Na końcu także znajduje się zamek. Przytrzymujemy. Idzie troszeczkę ciężej. I rozpinamy. Niewyrobione po prostu. Tak, jest niewyrobione. Ja akurat tego drugiego zamka nie stosuję. To na wypadek, gdyby ktoś jakąś tam fasolkę po brytońsku spożył w terenie, przecież inny materiał, wietrzenie tak, było. Słuchajcie, bardzo fajne jest to, jeżeli wchodzimy do środka, a ja go bardziej jeszcze tu troszeczkę zwinę, żebyście widzieli. On tutaj ma kaptur, którym po schowaniu się do śpiwora przykrywamy sobie głowę. Nam wchodzi tutaj głowa i mamy zasłonięte nasze czoło. Co z takich... Pozycja na tak zwane troskliwe misie, masz jakiś problem? Tak, co z takich parametrów tego śpiwora możemy wam powiedzieć, to tak jak wspomnieliśmy, maksymalny wzrost użytkownika w całym tym naszym śpiworze to jest 195 cm. Całkowita długość śpiwora to jest aż 225 cm. Szerokość 85, natomiast szerokość śpiwora w najwyższym miejscu to jest 35 cm. Oczywiście wagę, którą Jacek podawał, jest zbliżona do tej, której podaje nam producent, bo to jest 1588 gram bez pokrowca. Śpiwór jest naprawdę bardzo ciepły. Jest bardzo ciepły. Fajne jest to, że wypełnienie jego jest to materiał Ecoloft Hof Fiber. To tak fachowo się nazywa. Na przykład materiał zewnętrzny, który tutaj widzicie, jest to poli ripstop. Natomiast materiał wewnętrzny, który tutaj się znajduje, jest to poli... Żebym teraz sobie dokładnie przypomniał, bo nie chcę przekręcić nazwy. Polikoton, on się tak nazywa. Teraz tak. W środku miejsce do podpisania. Oczywiście. Jak, że tak powiem, woreczek z kapciami w przedszkolu. Tak, jak najbardziej. W większości właśnie śpiworów jest coś takiego, że albo kieszeń jest wszyta, albo kieszeń mamy gdzieś na zewnątrz i ona nam wtedy lata, nie? Wszystko ten, nie? Wszystko nam lata. Słuchajcie. Fajne jest to, że w tym śpiworze mamy jeszcze dodatkowe ocieplenie w dolnej części. Spróbuję wam to pokazać. Te dwa materiały, o, są od siebie
oddalone. Więc nie dość, że mamy tą powierzchnię grzewczą, to jeszcze z tej strony mamy pod naszym materiałem dodatkowy ocieplacz, który ociepla nam nasze stopy. No tak, tak jak wam pokazywaliśmy, tutaj akurat jest ten dwubiegunowy zamek firmy TH. Też bardzo, bardzo wytrzymały zamek. Nasze zęby, które tutaj są, nie będą się one łamały. Na przykład system zabezpieczający materiał to jest anti-bite. Tutaj, jak śpimy, mamy jeszcze ściągacz, linkę poprowadzoną z jednej i z drugiej strony i możemy sobie go ściągać. Czyli praktycznie tylko usta możemy mieć odkryte, żebyśmy mogli swobodnie oddychać. To też w zależności, jak to z nas lubi spać. Czy na plecach, czy na boku, na prawym, na lewym. To wszystko zależy od układu pozycji do spania. Teraz, jeżeli pozwolicie, pokażę wam w rzeczywistości, jaki on jest wysoki. To może teraz już oddalimy. Tak, to może już teraz oddamy. To ja nawet jak go założę na głowę, no to jeszcze kawałek zostaje. Nie wiem, jakby go pokazać, bo... Do kąta. Do kąta? No to naprawdę... Oglądałeś Gwiezdne Wojny? Pobrudziłem. A! Tam był taki jeden gruby, to tak też chodził i się za nim ciągnęło. Słuchajcie, no co, no ja naprawdę dostałem, nie będę ukrywał, dziękuję mojej małżonce za to, że prezentowała mi oto ten śpiwór na moje wyjazdy. Tak, żeby nie musiał spać na ziemi. Oczywiście tutaj hamak, który także widzieliście na kanale, hamak też tutaj wisi za nami. On też był przeze mnie używany i powiem wam, że są różne sposoby, to pokazywaliśmy, nie pokazywaliśmy tego. Może, jeżeli będziecie chcieli, możemy wam pokazać dwie metody wchodzenia, spania poprzez śpiwór, wchodzenie do hamaka. Powiem wam, że przetestowałem dwa rodzaje i jeden jest chyba najlepszy, ale to nie chcę mówić. Jeżeli będziecie zainteresowani, oczywiście będziemy mogli wam zademonstrować. Jacek będzie demonstrował, ja będę mówił, co ma robić. Czy jak przyjdzie do wybicia sobie zębów, to oczywiście jak zwykle ja. Słuchajcie, no wiadomo, że lepiej jest, jeżeli śpimy w namiocie. Wtedy rozpinamy sobie śpiwór. Wchodzimy do śpiwora, zapinamy, jest wszystko ok. Natomiast jeżeli mamy spać w hamaku, ci co lubią wyprawy górskie bądź takie survivalowe, wiedzą, jak ciężko jest wejść do hamaka, a w tym jeszcze wejść do śpiworu. Niektórzy po prostu jeżdżą na trzeźwo. I myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy się zbliżać ku końcowi. Koniecznie powiedzcie nam, z jakich śpiworów wy korzystacie. Tak, ciekawi nas, do jakich temperatur, gdzie je zabieracie, jakich firmy właśnie też tak używacie, bo to też bardzo ważne. Dokładnie, akurat szukam czegoś takiego super mniejszego, mikro, tak, więc generalnie myślę, że gdybyście mieli coś fajnego do polecenia, też no, myślę, tak, że chętnie byśmy przetestowali, norkę sobie mogę wykopać. A na dzisiaj będziemy kończyć. Oczywiście zapraszamy was na pozostałe materiały. Zgadza się, zapraszamy do zostawienia subskrypcji, oddania lajka, zapraszamy was na Facebooka. Tak jest, oraz na nasz drugi kanał, a my na dzisiaj kończymy. Pozdrawiamy was serdecznie i widzimy się już na pewno wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Cześć.